9 lipca o godzinie 22:30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów Nowej Telewizji Warszawa z redaktorem naczelnym Dziennika Rzeczpospolita Dariuszem Fikusem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór Państwu. A teraz konkretnie. Teraz konkretnie z Dariuszem Fikusem. Dariuszem Fikusem, którego znamy przede wszystkim przez lata jako sekretarza redakcji tygodnika Polityka. Przez wszystkie lata tego wychodzenia tego znakomitego pisma pracował w kuźni talentów dziennikarstwa polskiego, bo od 1958 roku do roku 1981, kiedy to został wybrany sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przestał być wówczas sekretarzem redakcji, a redakcję opuścił dopiero po 13 grudnia wraz z grupą 12 swoich kolegów. Potem pracował w niewidomym spółdzielcy, był czynnie zaangażowany w opozycję, a od roku 1989 objął Pismo Rzeczpospolita. Pismo Rzeczpospolita powstało w roku 1982. Założył je wieloletni naczelny Dariusza Fikusa, Mieczysław Efrakowski, jako wicepremier. I tę właśnie gadzinówkę stanu wojennego, jak żeśmy ją odbierali, opozycyjny dziennikarz Dariusz Fikus wziął w swoje ręce i wyprowadził na jedno z bardziej poczytnych pism codziennych dzisiejszego rzeczywistości. No, trudno nie zadać pytanie, co pana podkusiło, żeby podjąć się tej roli? Podkusił mnie Tadeusz Mazowiecki, który mi tą funkcję powierzył. Przyznam się, że przychodziłem do tego pisma z Gazety Bankowej, czyli miałem już i bardzo krótkiego okresu współpracy z nową Gazetą Wyborczą. Pasjonowała mnie formuła tej gazety. Mi się wydaje, że niesprawiedliwie chyba byłoby powiedzieć, że to była gadzinówka. Idea tej gazety, znaczy idea tej gazety, która zajmowałaby się państwem, była troszkę wcześniejsza. Myśl tą rzucił w Sejmie jeszcze Osmańczyk przed stanem wojennym. No tak się złożyło, że Rzeczpospolita powstała po stanie wojennym, ale myślę, że coś tam w tej gazecie było fajnego i ciekawego, nawet w takim bardzo, jak pan powiedział, gadzinowym wydaniu. I to mnie zainteresowało. A teraz konkretnie na żywo rozmawiamy z Dariuszem Fikusem, naczelnym redaktorem Rzeczpospolitej. Możecie państwo do nas dzwonić. Nasz numer telefonu 20 79 11. Redaktor Jarosław Kret będzie pomagał mi odbierać państwa pytania. Proszę pana, gazeta Rzeczpospolita jest gazetą rządową. Rozmawiamy w czasie, kiedy przygotowujemy się do wyborów. Przez lata przywykliśmy mówić o tym, że prasa kłamie. Czy dzisiejsza prasa również kłamie? Więc przede wszystkim muszę sprostować. Nie jest gazetą rządową. Nie jest gazetą rządową. Dzisiaj jest to gazeta, która jest gazetą informacyjną, niezależną. Myśmy tego stempla rządowego pozbyli się już 2 lata temu. Natomiast czy dzisiaj prasa kłamie? Mi się wydaje, że dzisiaj w dużo mniejszym stopniu prasa kłamie, aczkolwiek jest również tendencyjna. I są gazety bardziej tendencyjne i mniej tendencyjne. Mi się wydaje, że jest jakąś iluzją wierzyć w to, iż gazeta może pozbawić się całkowicie swojego oblicza. Bo gdyby, wszyscy chcą być niezależni, prawda? Ale jednocześnie to jest bardzo trudne być niezależnym z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że dziennikarze i ludzie, którzy zarządzają gazetą czy kierują gazetą, mają też swoje poglądy. Oni te poglądy, nawet gdyby oni się starali, jakoś tam znajdują wyraz. Poza tym dziennikarstwo polega na tym, że z ogromnego strumienia informacji, które dopływa do nas, dokonujemy pewnego wyboru. A wybór zawsze jest jakoś tendencyjny. Czyli mi się wydaje, że to trzeba na to pytanie, nie można prosto odpowiedzieć. Oczywiście, ludzie bardzo boją się dziennikarzy. Dziennikarze gonią dzisiaj za sensacją. Kiedyś gonili za tym, żeby podlizać się swoim politycznym przełożonym. Dziś chcą zarobić pieniądze, wydrukują wszystko, co ludzie zechcą czytać. Jak bronić się przed nierzetelnym dziennikarzem?
No, trzeba rzeczywiście, trzeba przede wszystkim szukać dobrych dziennikarzy. Ja myślę, że to nie jest tak, że każdy jest nastawiony na sensację. Ja myślę, że można być również nastawionym na dobrą informację, na dobry news, prawda? Że to jest także cel dziennika. Nie zawsze to musi być sensacja. Rzeczpospolita na przykład nie jest gazetą, która otwiera się dla sensacji. Otwiera się ją przede wszystkim dlatego, że jak sądzę, czytelnik wierzy, że będzie dobrze poinformowany. W swojej książce Foksal 81, pisząc o dziennikarzach roku 81, naczelnych redaktorach, nie wiem czy ironicznie, czy serio, powiedział pan w pewnym momencie czołowi publicyści. Czy to rzeczywiście byli czołowi publicyści, czy w ogóle polskie dziennikarstwo 60., 70., 80. lat wytworzyło dobrych fachowców? Wie pan, myślę, że znowu to nie jest takie proste, bo jeśli pan pomyśli o takich dziennikarzach z owego okresu, jak Hanka Kral, jak Ryszard Kapuściński. Myślę, że oni, na przykład te dwa nazwiska, które mi przyszły na myśl, do dzisiaj zachowali i więcej utrwalili swoją pozycję. Ale oczywiście było tam mnóstwo złego dziennikarstwa. Dziękuję. Mamy pierwsze pytanie. Halo, dobry wieczór. Chciałbym zapytać się pana redaktora Fikusa, mówiącego o niezależności Rzeczpospolitej, w jaki sposób czuje się niezależny od pana Roberta Ersanta? Myśmy z panem Robertem Ersantem zawarli pewną umowę, w której on zobowiązał się do tego, że sprawa kierunku gazety, sprawa polityki personalnej nie należy do mojego wspólnika. To jest w rękach, całkowicie w rękach kierownictwa redakcji Strony Polskiej. Nie mam w ogóle takiego problemu z panem Ersantem. A czy ma pan jakieś problemy z rządem? Nie. Znaczy, z tym rządem nie. A z innymi? No właściwie jedyny problem, jaki miałem, to był rząd Olszewskiego, który próbował przede wszystkim dokonać pewnej zmiany na stanowisku naczelnego redaktora. Miał taką ideę, żeby jednak dokonać tu pewnej zmiany. Kiedy się okazało, że to jest nie bardzo możliwe, że na to trzeba czasu, że że to tak nie można łatwo zrobić, to próbował po prostu wywierać na mnie pewną presję. I publicznie, że tak powiem, krytykował Rzeczpospolitą. Sam premier, który dwukrotnie w tej sprawie zabierał głos. Rozumiem, to znaczy, że Gazeta Rzeczpospolita nie czuje się identyczna w tej chwili z rządem i to sprawia, że pańska pozycja jest jaka w stosunku do rządu? Ja się nie identyfikuję z rządem, natomiast ja jako gazeta, której trzy główne filary, to są trzy podstawowe instytucje tego państwa, to znaczy prezydent, rząd i parlament, że to są te instytucje, które ta gazeta w sposób szczególny opisuje, prawda? W związku z tym kontakty z tymi trzema instytucjami muszą być poprawne, co najmniej poprawne, prawda? Jak w takim razie wyglądają te kontakty dziś, kiedy dwa spośród tych członów, w każdym razie Sejm i parlament, nie funkcjonują? No, parlament nie funkcjonuje, w związku z tym po prostu nie mamy czego opisywać w tym momencie, ale jest tyle rzeczy dzieje się w polityce, że akurat nie czujemy tutaj pewnego braku, prawda? Ale to jest instytucja, której rzeczywiście poświęcamy. Natomiast stosunki z rządem i z panem prezydentem i z jego doradcami, jego z Belwederem są na pewno poprawne. Rozmawiamy na moment przed wystartowaniem kampanii wyborczej. Właściwie można powiedzieć, że ta kampania już się w jakimś stopniu zaczyna. Otóż moje pytanie, kiedy mamy do czynienia z kampanią wyborczą, a kiedy po prostu z publicystyką polityczną? No, oczywiście tu nie ma granicy, to ta granica jest płynna. Ja myślę, że istotą kampanii wyborczej jest przede wszystkim to, żeby poinformować naszych czytelników, w przypadku Gazety Rzeczpospolitej, o tym, jakie są programy, podstawowe programy najważniejszych partii politycznych i tych ludzi, którzy będą startowali w tych wyborach. To jest poinformować, pokazać całe spektrum. Myśmy nigdy w Rzeczpospolitej nie prowadzili kampanii negatywnej. Ani w wyborach prezydenckich, ani w parlamentarnych wyborach. Po prostu nie staraliśmy się nikogo z kandydatów ośmieszać, dezawuować. I tak samo w tej kampanii będziemy postępowali.
jednocześnie gazeta otwiera się dla tych najważniejszych podmiotów politycznych, dla tych głównych partii politycznych, oddając im swoje łamy. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Na przykład takim warunkiem jest, żeby to były wszystkie wypowiedzi programowe, żeby tam można było się zorientować o programie, żeby nie była to polemika. Poprzednie kampanie bardzo często zamieniały się po prostu w pyskówki. Myśmy nigdy nie mówili, nie wiedzieli, prawda, znaczy, gdzie się kończą po prostu polemika, a gdzie jest program. No tutaj trzeba przede wszystkim program, bo ludzie muszą pójść do wyborów, żeby wiedzieć, na kogo będą głosowali, na jakie programy będą głosowali. A więc musimy po prostu wypowiedzieć te programy, musimy je pokazać, musimy je... I to jest jakby cel kampanii. Poprzednie wybory sprawiły, że powstał cały szereg gazet. Powstał wówczas Obserwator, już nie funkcjonuje. Powstał Nowy Świat, już nie funkcjonuje. Próbował powstać Dziennik Krajowy, nawet nie zaistniał na rynku. Żadna z tak zwanych naszych gazet nie zafunkcjonowała od 4 lat, poza tytułami takimi jak Rzeczpospolita już znanymi. Czym pan tłumaczy ten ewenement? No więc ja myślę, że jest taka gazeta, która się nazywa Czas w Krakowie, ona zafunkcjonowała. To prawda. Ja myślę, że przede wszystkim jest to wynik niezrozumienia, czym jest w istocie dzisiaj gazeta. Gazeta jest towarem, specyficznym towarem, bo towarem, który się bardzo szybko psuje. On żyje 24 godziny. Więc podstawowe pytanie dla dziennika to jest, jak on się będzie rozprowadzał. Ja rozmawiałem z wszystkimi tymi naczelnymi redaktorami tych gazet, które pan tu wymienił. Oni nigdy nie wiedzieli. Oni wiedzieli, jak chcą robić gazetę. Oni wiedzieli, że są dobrymi dziennikarzami. Mają pewną formę publicystyczną dla tej gazety. Natomiast jak oni będą ją rozprowadzali, oni nie wiedzieli. Druga sprawa związana z towarem. Oni nie wiedzieli, na jakiego ogłoszeniodawcę mogą liczyć. Jaką niszę ekologiczno-ogłoszeniową chcą opanować. A to jest podstawowa sprawa. No właśnie, ta podstawowa sprawa, bo prasę mamy dzisiaj wolną, ale ta prasa nie jest wolna od pieniędzy. Skąd można brać pieniądze? No tak, to jest właśnie podstawowe pytanie, prawda? Po pierwsze musi być pewien elektorat, czyli właśnie musi być ta nisza czytelnicza i trzeba wiedzieć, dla jakiego czytelnika ta gazeta. Ja na przykład obserwuję to, co się dzieje na rynku gazet. Nowa Europa, prawda? To jest taką gazetą, która szukała swojej formy. Mi się wydaje, że ona teraz już ma tą swoją formę, że jest taką bardziej gazetą bankową. Właściwie to jest pewnie jedna gazeta, która jest jak gdyby konkurencyjna dla nas. Ale bardzo długo szukała tego. Straciła prawie nawet rok na szukanie swojej formuły. Czyli trzeba wiedzieć, jaka powinna być formuła. Mówiąc o czytelniku, powiedział pan przed chwilą, trzeba mieć swój elektorat. Tak. Rozumiem, że słowo elektorat kojarzy mi się politycznie. Czy gazety powinny być w związku z tym polityczne, czy wszystkie mogą liczyć na taki obiektywizm jak Rzeczpospolita? Nie, ja myślę, że znaczy nasz głównie ludzie kupują dla dwóch rzeczy. Dla ekonomii, dla szerokiej informacji gospodarczej, i to jest nasza specyfika, i dla szerokiej informacji prawnej. To, co kiedyś było, że podstawowe dokumenty, które nie ukazywały się, bo było wszystko opóźnione, prawda, i znajdowało się to w Rzeczpospolitej. Dzisiaj to może tak nie jest, że dziennik urzędowy jest publikowany, ale jednocześnie ludzie znajdują w tym piśmie nie tylko sam dokument, ale także interpretację. To oczywiste. Czy pańskim zdaniem rynek prasowy, te właśnie nisze czytelnicze są zagospodarowane, czy jest szansa na stworzenie jednego, może więcej dzienników o zasięgu ogólnym? Ja niestety uważam, że nisze są dzisiaj zagospodarowane. Zagospodarowane. Wie pan, wydawało mi się, że jest nisza, powiedzmy, dla dziennika katolickiego, że taką niszę. Mi się wydaje formuła, którą przyjęto, to znaczy, że przekształca się słowo powszechne w dzienniki, jest drogą niedobrą i nie sądzę, żeby ten dziennik zaistniał w wielkim nakładzie. Ale to jest jakby moja opinia. Ale mnie się wydaje, że dzisiaj wejść z nowym dziennikiem na rynek jest prawie niemożliwe. Trzeba mieć ogromne pieniądze, bo trzeba by kogoś wypchnąć z tego rynku. Bo już nie ma wolnych mocy przerobowych. Tych mocy już nie ma. Trzeba kogoś wypchnąć z tego rynku. Więc oczywiście konkurencja może być, ale ja jestem przekonany, że jeszcze będą gazety padały. Czy wolno opublikować wszystko, co ludzie chcą czytać? Czego dziennikarzowi nie wolno? Myślę, że czego nie wolno, bardzo różnie w różnych gazetach jest to, ta poprzeczka jest ustawiona. Ja na przykład
mam trzech zastępców i każdy z moich zastępców ma trochę inaczej poustawianą tą poprzeczkę. Na przykład ja nie lubię zdjęć, w którym jest makabra. Ja zdjęć makabrycznych nie lubię i po prostu uważam, że nie powinno się. Jeżeli dwa dni temu ukazało się zdjęcie człowieka, który spadał z dachu i prawda zginął i jest on zawieszony na jakimś... To zdjęcie się ukazało. Ja wiem, że to jest zdjęcie, które nawet pewnie powinno się ukazać, no bo jest to jednak również dramatyczne wydarzenie, które zostało... Ale szczerze powiem, że mnie ciarki przechodzą, jeżeli na pierwszej stronie ukazuje się zdjęcie kobiety starej, która trzyma czaszkę, z taką jak gdyby czaszkę z sztuki Szekspira, gołą jak gdyby, no już taką, i to się mówi, że to jest jej syn, prawda, który zginął w Jugosławii. Ja po prostu uważam, że to jest, no, to nie jest, więc powieszonych ludzi. Ja bym takich gwałt, a więc również to, co jest gwałtem, to jest... Unikałbym tego rodzaju. Dziennikarzowi oczywiście nie wolno ujawniać tajemnicy państwowej, ale jeżeli tajemnica państwowa staje się tajemnicą Poliszynela, czy dziennikarzowi wolno tej tajemnicy nie udostępnić wszystkim? Co jako dziennikarz myśli pan o ujawnieniu list konfidentów przez Gazetę Polską? Że to nie, po pierwsze jest ta dyskusja, czy to była lista konfidentów, prawda? Tu musimy tak się zwana. Dogadać. No, ale to jest istotne. Oczywiście. Czy tak zwana, czy lista, prawda? A czy to była lista, a jeszcze z aneksami, prawda? Tymi, których nie opublikowano. No, ja uważam, że jest to przekraczanie nie tylko dobrego smaku, ale również prawa. I to jest tam, gdzie się jest przekroczone prawo, tak jak nie wolno podawać nazwisk, prawda, ludzi, którzy się w sądzie, dopóki sąd na to się nie zgodzi, prawda, i tak dalej. Tak, są pewne reguły, których przekraczać nie wolno. Oczywiście. I kto ma o tym decydować? Kto ma określać granice dziennikarskiej swobody? Ja myślę, że przede wszystkim kodeks dziennikarski, prawda, że tu są pewne, to jest problem również zawodu, odpowiedzialności tego zawodu, jego szacunku, że tak powiem, dla tej profesji. I tu musimy nad tym, dawniej kiedyś były stowarzyszenia, dziś te stowarzyszenia nie odgrywają istotnej roli. Może kiedyś będą odgrywały rolę, prawda? Ja myślę, że to jest pewien okres przejściowy. O to chodzi, jesteśmy dzikusami wypuszczonymi z puszczy. I uczymy się tak dopiero tej wolności, korzystać z tej niedawno, wolności. Niedawno krępowano nas bardzo silnie cenzurą tak zwaną prewencyjną. W tej chwili nie wiemy, jak sobie poradzić z cenzurą restrykcyjną. Czy istnieją w tej chwili jakieś organa w kraju, sądy, instytucje, sądy koleżeńskie, do których może się zwrócić? Bądź człowiek obrażony, bądź dziennikarz pokrzywdzony. No wie pan, oczywiście są sądy, ale w tych sądach droga jest bardzo długa. Ja parę dni temu byłem w Wilnie, rozmawiałem z dziennikarzem wileńskim. Oni na przykład mają wielki problem. Tam cztery artykuły, 34 sprawy mają w wyniku czterech artykułów, które się ukazały. U nas te sądy nie funkcjonują. Niechętnie się biorą za te sprawy dziennikarskie. Bardzo trudno jest wyegzekwować swoje prawa. Ja myślę, że to jest taki okres przejściowy, w którym rzeczywiście trochę trzeba się raczej posługiwać własnym nosem i własnym poczuciem odpowiedzialności, niż liczyć na jakieś instytucje. Bardzo trudno nam rozróżnić granice polityki i dziennikarstwa. Mówi się zresztą o dziennikarstwie, że to czwarta władza. Czy rzeczywiście to sformułowanie jest sensowne? Czy... Ja myślę, że wie pan, to przesada jest tą władzą dziennikarzy, prawda? Bo to przecież dziennikarze tylko właściwie opisują świat, prawda? Oni oni właśnie, jak powiedziałem, z tego strumienia informacji wybierają te informacje. Oczywiście w jakimś sensie no jest to jedna z instytucji, czyli prasa, a zawód, profesja również ważna, społecznie ważna, ale to jest bardzo popularna teza. Często politycy, odbijając piłeczkę w stronę dziennikarzy, jakby obarczają dziennikarzy za odpowiedzialność za to, co oni sami nagadają. Czy dziennikarze powinni zajmować się polityką? Przynajmniej dwóch pańskich znajomych, Mieczysław Efrakowski i Tadeusz Mazowiecki, dziennikarze polityką zajęli się czynnie. Można pewnie wskazać ich więcej. Czy to jakby właściwy kierunek? Pan, ja myślę, że polityka to jest taka profesja, w której po pierwsze trzeba być zawodowcem i dziennikarstwo jest może niezłą szkołą, czy wstępem do tego. Ja niestety, jeżeli patrzę na dwóch ludzi, o których pan to wymienił, to wydaje mi się, że Rakowski był lepszym dziennikarzem niż politykiem, a Mazowiecki gorszym dziennikarzem niż politykiem. Tak bym to ujął, prawda? Wydaje mi się, że pan Mazowiecki się rozwinął jako polityk i to doświadczenie dziennikarskie na pewno mu w jakimś sensie pomogło. Rakowskiemu wprost przeciwnie.
Czy redaktor naczelny może określać coś takiego, co się nazywa linią pisma? Czy pan coś takiego jako dziennikarz? W związku z tym, że ja jestem człowiekiem, który, jak pan powiedział już na początku, przez wiele lat ten zawód uprawiałem w różnych okresach życia i pod różnymi skrzydłami, więc jestem bardzo... myślę, że jestem dość demokratycznym człowiekiem, w sensie takim, że nie narzucam tutaj swojej opinii, linii, wysłuchuję ludzi, staram się pracować kolektywnie, to znaczy staram się w zespole ukształtować pewien kierunek gazety, czy kierunek również linii, więc nie używałbym tego słowa, to wydaje mi się słowo dzisiaj nie jest. Wie pan, u nas rzeczywiście może tak już musi być. Bardzo trudno jest powiedzieć, że redaktor naczelny narzuca jakąś linię. Ja mówię czasem o czym, czego nie lubię w gazecie. Przeciwko czemu protestuję często w gazecie, prawda? I tutaj jest często są dyskusje, no po prostu. Staram się tak nie ukrzywdzić jakiegoś polityka, nawet jeżeli go nie lubimy. Mamy pytanie. Dobry wieczór, mam pytanie do redaktora Fikusa. Mówił pan o tym, że rynek prasowy jest dość trudny i ciężko się na nim znaleźć. Czy mógłby pan coś powiedzieć na temat najbliższych planów, nowych planów gazety przez pana redagowanej? Kondycja gazety niezła jest, w związku z tym gazeta musi się rozwijać. Musi się rozwijać, ona się już bardzo rozwinęła w sensie objętościowym, prawda? Kiedy ja przychodziłem do gazety, to ona miała 8-12 stron i bardzo w dużej kondycji. Dzisiaj mamy 24 kolumny. To jest granica wydolności naszych maszyn, bo dzisiaj robimy już drugie grzbiety, czasami ona ma 32 kolumny. W przyszłości chcielibyśmy, żeby miała stale 32 kolumny, najprawdopodobniej. To oczywiście będzie zależało od ilości ogłoszeń, bo to nas limituje w jakimś sensie, ale również gazeta musi obrastać jakby w swoje nowe, dodatkowe dzieci. Takim dodatkowym dzieckiem Rzeczpospolitej jest Biznesmen, miesięcznik, któryśmy kupili. Rozwijamy. Mamy co dodatek kolorowy miesięczny. Chcielibyśmy, żeby ten dodatek kolorowy być może potem przekształcił się w tygodnik niezależny. Tak to jest na świecie. Gazety pączkują, gazety się rozwijają także w ten. No, myślimy o radiu, o wejściu w jakieś porozumienia z tworzącymi się nowymi radiami. Mamy takie plany. Oczywiście po prostu gazeta nie może się zatrzymać. Musi się stale rozwijać, stale się musi doskonalić. Mówiliśmy o czymś takim jak linia czasopisma. Linia pańskiego dziennika jest oczywista, ale czy polityczna gazeta codzienna wyżyje naprawdę z ogłoszeń, czy jednak musi się odwołać do jakiejś politycznej dotacji? Ja myślę, że wie pan, słowo polityczne może sprecyzuję. Jeżeli to byłaby gazeta partyjna, to myślę, że w Polsce nie ma szans na gazety partyjne. Po prostu te partie są za słabe i za małe, żeby one mogły utrzymać. Zresztą w ogóle na świecie mało jest partyjnych. One są... Gazety są na ogół, reprezentują pewną orientację polityczną, liberalną, socjalistyczną, prawicową, czyli tak raczej one się tak kształtują, prawda? Natomiast więc myślę, że raczej tu trzeba mówić o orientacjach bardziej niż o linii politycznej. Wytrawni dziennikarze mówią, że żeby dobrze sprzedać pismo, trzeba opublikować program telewizyjny, no i właśnie ogłoszenia. Czy prasa tak naprawdę po coś innego jest jeszcze potrzebna? Czy potrzebujemy jeszcze prawdziwej publicystyki? Czy prasa jeszcze jest w stanie człowieka pouczać? No więc jest na pewno kryzys publicystyki w Polsce dzisiaj, tak naprawdę. Myślę, że podstawowa sprawa to jest informacja. Dzisiaj ludzie pragną informacji, i to informacji bardzo rzeczowej, konkretnej. Mówimy o konkretach, więc ten program ma to w haśle. Więc i to są informacje rzeczowe, no bardzo konkretne, dla których są potrzebne. My jesteśmy gazetą, która musi być potrzebna człowiekowi. To znaczy, on musi ją wiedzieć, dlaczego. On musi ją wziąć i wyciąć sobie ten artykuł, który mu jest potrzebny o cłach, czy o VAT-cie, czy o jakimś nowym zarządzeniu. Czyli ja bym kładł przede wszystkim akcent na informacje, nie na publicystykę. Pytanie mamy. Proszę odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie. Czy pan uważa, że domalowanie lokalu redakcji gazety bądź urządzeń redakcji jest to czyn zabroniony, karalny? I dlaczego de facto Gazetę Polską, właśnie redakcję zdemolowaną, czy to nie ma związku z ogłoszeniem tej listy tak zwanych konfidentów? Nie wiedziałem, że zdemolowano. Znaczy wiem, że było jakieś włamanie tej gazety.
Nie wiem, jaki miał charakter to włamanie. Tak zostało powiedziane. No, w Polsce się bardzo często informuje o tym, że zostało jakieś włamanie czy właśnie kradzież jakaś czy coś. I potem się mówi, że to ma podtekst polityczny. Mnie ukradziono samochód spod redakcji, ale szczerze powiem, że nigdy na myśl mi nie przychodziło, że to była polityczna kradzież, prawda? I nigdy bym nie napisał czegoś takiego, że to jest polityczna kradzież. Ja nie wiem, jakie były. Ja uważam, że włamywanie się do czegokolwiek jest zabronione i to jest po prostu łamanie prawa, więc to w ogóle jakby nie ma o czym rozmawiać, bo to jest po prostu zabronione. Natomiast interpretacja takich faktów, prawda, jest bardzo trudna, dlatego że no, trzeba by, jeżeli się komuś psuje samochód na drodze i wpada do drogu, potem mówi, że to był jakiś czyn, prawda, trzeba sprawdzić, a to jeszcze. Na razie bardzo często były sygnały, a potem nie było weryfikacji tych faktów. Mówiliśmy o konkretach, to oczywiście konkrety i na takie konkrety musi odpowiedzieć sąd, ale moim ostatnim pytaniem byłoby pytanie o pańską przeszłość, o politykę. Czy kiedy czytam pańską książkę Foksal 81, znajduje się jakiejś innej księżycowej, a jednak ciekawej rzeczywistości? Czy gdzieś jeszcze słowa są tak ważne, jak były wtedy? Czy gdzieś jeszcze prowadzi się dyskusję nad kształtem światopoglądowym naszego społeczeństwa? Myślę, że tamte czasy były dość wyjątkowe, bo to przecież była pierwszy zryw takiej wolności i czuliśmy rzeczywiście tą wolność, i staraliśmy się ją wykorzystać w tym momencie. To był ten okres 80 roku, 81, ale myślę, że dzisiaj słowa bardzo utraciły na znaczeniu. Dzisiaj właśnie ludzie nie szukają pociechy w gazetach. Jest pewien regres, pewien upadek również czytelnictwa. No, to się wiąże również z kondycją tego społeczeństwa, z jego frustracją. Myślę, że tamte czasy były bardzo wyjątkowe. Tamte czasy były bardzo wyjątkowe. Zadamy ostatnie pytanie. Nasz czas powoli dobiega końca. Halo? Słuchamy. Dobry wieczór. Proszę pana, oglądam państwa dyskusję, właściwie słucham i oglądam. I mam problem tego typu. Gazetę, którą prenumeruje moja firma, czyta co najmniej 6-7 osób. A ja ze swojego zawodowego punktu widzenia wycinam tabelę kursów. Czy tego nie można by drukować na takim w miarę neutralnym? Czasami są drugostronne, jednostronicowe ogłoszenia, gdzie akurat ten narożnik z tabeli kursów by się zmieścił na pustym polu. Taka moja serdeczna prośba do pana. Wiem, że to są trudności techniczne. Nie, wie pani, każdy poszukuje czegoś innego w gazecie. Ja wiem, że dla tych kursów gazeta jest kupowana przez wielu bardzo ludzi, no ale gazeta ma swoją formułę również i ona nie może być jednak biuletynem. Ona nie może być broszurą. Ona nie może być czymś, ona musi mieć tą formę gazetową. I nie możemy spełnić pani potrzeb. No po prostu ona ma służyć bardzo różnym ludziom i różnym potrzebom. A teraz konkretnie, panie redaktorze, konkretnie ja myślę, że można jednak wydrukować tak, żeby połowa kursów była z jednej strony, a połowa z drugiej. To się będzie ciężej łamało. Dziękujemy pani za to bardzo konkretne pytanie. Wszystkim państwu, którzy nas słuchali, za uwagę. Panu redaktorowi za to, że do nas przybył. Dziękuję. Zapraszam na A teraz konkretnie za tydzień z profesorem Bronisławem Geremkiem.